Cześć, Dzień wszystkich serdecznie. Słuchajcie, planuję nowy projekt, w którym również mam zamiar postąpić tak jak robiłem w Darkest Dungeon, a mianowicie nazywać postacie pseudonimami waszymi, czyli widzów. I mówię tutaj o pierwszym XCOMie, Excom z dodatkiem Enemy Unknown. Który mam, mam dostępny na Steamie, i osoby, które byłyby zainteresowane uczestniczeniem w takiej wspólnej zabawie, e, ponieważ tam z, z żołnierzy można po prostu przemianowywać na różnego <laughs> rodzaju imiona własne. Więc myślałam, żeby właśnie nadawać im e, Wasze pseudonimy osób chętnych do udziału i jak to teraz zrobić. Jeżeli któryś, ktoś z Was chciałby wziąć udział w projekcie pod, tym, e, pod tą postacią, to prosimy o napisanie właśnie. Imienia, jakie mia miałabym mieć postać. Dwa, krótkiej historii dlaczego, że na przykład co się stało w przeszłości. To bym kilka zdań na ten, na ten temat, coś żeby, wiecie, zahaczyć, żeby było ciekawsze. A, I żebyście się przede wszystkim wybili poza poziom osób, które będą napiszą, napiszą tylko po prostu swoje tam pseudonim i wszystko. Więc zachęćcie mnie też do umieszczania was pod takim projektem. No i e, oczywiście, m, jeszcze co Wam tak naprawdę. E, a przepraszam, i jeszcze jedna ważna kwestia. Opiszcie swój wygląd. Jak, jak chcielibyście wyglądać kobieta, mężczyzna? Czy ma jakieś blizny na twarzy? Czy woli okulary przeciwsłoneczne? Czy chodzi w hełmie? Wiecie, kolor włosów, odcień skóry, coś, żeby można było was spersonalizować i odtworzyć w miarę przybliżony sposób do tego, co opiszecie, więc dzięki za uwagę. Dzięki za wszystkie zgłoszenia, jakie będą, bo to będzie kolejna seria, którą sobie puścimy przy Mass efekcie właśnie pierwszego XCOMa. Tutaj też pewna dykresja ludzie się zapytają pewnie, czemu nie XCOM 2, skoro wyszedł niedawno, bo Xcom 2 bez modów jest kiepsko. Moim zdaniem grywalny jest tam strasznie dużo bogów nadal i wolałbym zacząć od jedynki. Bardziej mi się po prostu podoba osobiście jedynka. Dwójka poza tym jest dla mnie troszeczkę przekombinowana i za dużo tam jest misji czasowych, których ja nie znoszę. Więc na razie, na razie nie. Dwójka na, na pewno na razie nie, ale jedynkę jak najbardziej mógłbym sobie z Wami tutaj nagrać. Więc czekam na Wasze zgłoszenia. Napiszcie po prostu w komentarzach pod, pod tym filmem i później do zobaczenia w pierwszych odcinkach, które prawdopodobnie pojawią się już jutro. Hej, pa!